jak zdobyć unikalnego Shiny Snorlaxa w szlafmycy. Mogę puścić wyżej tą kamerę? Gapisz mi się na bebech? Co tu się dzieje w tej grze? To już jest po prostu niesamowite. Raz, że dostałem sponsorowaną reklamę. Dawno tego nie było. Znaczy, nie przypomniałem sobie, czy kiedykolwiek coś takiego widziałem. Teoretycznie w opcjach jest taka opcja, żeby to wyłączyć, w sensie reklamy wideo od stron trzecich. Strony trzecie, no to wiecie, tak jak w innych grach nieraz obejrzyj reklamy naszych sponsorów, to dostaniesz 100 sztuk złota albo 100 diamentów. Pokémon Go powoli widzę, że też zmierza w tą stronę, to jest ich taki, widzę, plan B. Druga rzecz, która tu się dzieje dziwna na ekranie, to jest to. Ja tutaj próbowałem robić trasę, dlatego jest ta flaga śmieszna. I ta trasa mi nie pykła, bo ja planowałem taką trasę tutaj na osiedlu, ale ona wyszła, że ma 0,49 km, no nie wiem, coś takiego. Było napisane 0,50, ale było napisane, że nie spełnia minimalnego wymogu 0,50 km. Kurczę, to w końcu ona poszła. Ja nie wiem, mam nadzieję, że Niantic nie zatwierdzi, chyba że dobrze się nagrało. Jednak jest te 0,50 km, mam nadzieję. Kolejny powód, dla którego tutaj przyszedłem w ogóle, w takich pięknych okolicznościach, powiedzmy, pogody, to jest to, że ten Pokesto bodajże miał te konkursy, ale już nie ma. Szukam innych tutaj, nie, to na pewno musiał być ten. Było, ale się zmyło. Najwyraźniej było zabugowane, Niantic wyłączył. Kiedy włączy ponownie, nie wiem. Ten filmik miał być między innymi o tym, ale nie będzie. Ale za to jest o dużo ciekawszej rzeczy. Jak zdobyć unikalnego Shiny Snorlaxa w szlafmycy. Jak to się nie jest szlafmyca, to jest ta taka czapka do spania, taka śmieszna z pomponem, jak w dawnych czasach. Jak zdobyć tego Snorlaxa? Jest tylko jeden sposób i ma to związek z nowym akcesorium do Pokémon Go, jakim jest Pokémon Go Plus. Pewnie na moim kanale widzieliście gdzieś tam w starych czasach filmiki, gdzie robię recenzję Pokémon Go Plusa, Pokéball Plusa, może nawet jeszcze jakichś nieoficjalnych urządzeń z czasów, gdy jeszcze nie miałem współpracy z Nianticiem i jeszcze nie było to zabronione dla mnie, żeby robić recenzję tych nieoficjalnych łapaczy. Niantic w swej szczodrości nie kazał mi skasować tych starych filmików, także dalej można je sobie obejrzeć, co ciekawe. Natomiast teraz w końcu wychodzi nowe akcesorium. Akcesorium oficjalne od firmy Nintendo, które polepszy nasze granie w Pokémon Go, moim zdaniem wielokrotnie, a do tego da nam darmowego, potencjalnie Shiny Snorlaxa w szlafmycy. Już wam wszystko przedstawiam, tylko słuchajcie, muszę się napić, to nie jest segment sponsorowany, naprawdę po prostu chcę się pić. Jest dzisiaj bardzo ciepło. Woda kokosowa. Uwielbiam wodę kokosową. Niektórzy są uczuleni na kokosy w ogóle. Współczuję im niesamowicie. Spójrzmy sobie na tę oto infografikę od Pogo Central, Catching Some Z's. To jest ten event, który zapowiadaliśmy wraz z Nianticiem już jakiś czas temu. Ja mówiłem, że on będzie prawdopodobnie miał związek z premierą Pokémon Go Plus oraz Pokémon Sleep. No i rzeczywiście to się okazuje prawdą. 15 i 16 lipca od 10 do 20. Mega Blaziken, Reggie Eleki. To są bossy rajdów, oprócz tego takie poczki jak Gloom, Snorlax, Delcati, Sewadlum, Abragariański Slowpoke, Drowsy. Część tych Pokémonów po prostu kojarzy się ze snem, na przykład Drowsy, który według Pokédexu żywi się koszmarnymi snami. Na dziko spotkamy Pokémonki takie jak Jigglypuff, Abra, Drowsy, Snorlax, Merip, Teddy Ursa, Slakoff, Wulu, Mana, Komala. To jest dosyć ciekawe, bo Wulu to chyba bardzo dawno nie było do złapania w Pokémon Go. Pamiętam, że musiałem prosić Kamilę, żeby mi wysłała Wulu na trejdzie, żebym mógł sobie zrobić jego ewolucję do Pokédexu. Bo miałem kiedyś jednego, ale go skasowałem i już potem nie miałem jak zrobić ewolucji do Dexu. Także jak nie macie Wulu, to sobie złapcie. To jest Pokémon z generacji 8, region Galar. Także tak, to trzeba by sobie uzupełnić, jak ktoś nie ma tego wpisu w Pokédexie. Debiutują następujące Pokémony. Komala, Pokémon z generacji 7, on jest z regionu Alola. Dużo było spekulacji, że on może będzie australijskim Pokémonem regionalnym, ponieważ no wiecie, gdzie mieszkają mi się koala, no w Australii. Ale Niantic się na to nie zdecydował. Znaczy Niantic w porozumieniu z Pokémon Company i Nintendo prawdopodobnie woleli po prostu tego Pokémona wykorzystać jako reklamę Pokémon Sleep, Pokémon Go Plus. No i dobrze, dla nas lepiej. Kto by tam się do Australii wybierał, kurczę, na antypody, druga strona kuli ziemskiej. No i słuchajcie, premiera Snorlaxa noszącego czapkę nocną, nightcap po angielsku. My w Polsce mamy na to piękne niemieckie słowo szlafmyce. Schabeine Schlafmyce. Będzie specjalny research dający ci spotkanie ze Snorlaxem noszącym szlafmyce dla trenerów, którzy połączą się z Pokémon Go Plus. I teraz ja dostałem już wczoraj wieczorem, jak ta informacja gdzieś tam padła, dużo pytań, na przykład między innymi od patronów. Mam taką prywatną konwersację na Messengerze z patronami z najwyższego progu. I tam miałem pytanie właśnie, okej, to jak to jest, że 15 i 16 jest event, w którym jest Snorlax w tej szlafmycy do złapania? Ciekawe w ogóle, jaka będzie szansa na Shiny. I jakby ktoś, kto trafi tego Shiny, to będzie grube, no bo
więcej go przecież nie dostaniesz, nie? Chyba, że kiedyś będzie jeszcze jakiś kolejny event, ale to by było ciekawe trafić takiego shiny, szlaf mycy, bo dostajemy jedną sztukę, ja to tak rozumiem, słuchajcie. Właśnie dużo było zamieszania, dlatego, że ten event jest 15-16, a oficjalna premiera Pokémon Go Plus Plusa w Europie jest później, tam 20 któregoś, różne sklepy różnie będą wysyłać. W ogóle jak chcecie, to umieszczam też linka do zakupu Pokémon Go Plus Plusa i do Ceneo, i do Allegro, postaram się wstawić linka, to są moje linki partnerskie, no ale oczywiście to są dwa miejsca mniej więcej w internecie, gdzie znajdziecie najniższe ceny w Polsce, jak będziecie chcieli znaleźć przez internet, więc i tak możecie z nich skorzystać i tak. Także jak to jest? Czy my przegapimy tego Snorlaxa, dlatego że najpierw jest event, a dopiero potem u nas w Polsce będzie do kupienia prawdopodobnie ten Go Plus Plus? Nie. Ten event po raz pierwszy wprowadza możliwość zdobycia tego questa, ale on już będzie na zawsze. Czyli jeśli kupisz po raz pierwszy Pokémon Go Plus Plusa za rok, też dostaniesz tego questa. Jeśli kupisz po raz pierwszy Pokémon Go Plus Plusa za 2 tygodnie, też dostaniesz tego questa, gdzie jest Snorlax w tej czapeczce do spania, szlaf mycy. Te daty po prostu eventu są dlatego, że 15-16 to jest premiera Pokémon Go Plus Plusa w Ameryce, ale to nie będzie nam przeszkadzać w uzyskaniu tego ciekawego, bardzo nietypowego, potencjalnie shiny Pokémona, przynajmniej tak wynika z infografik, które swoją drogą zostały usunięte przez Niantic. Niantic, ja wiem, że już miałem nie mówić o tych zwolnieniach, ale po tych zwolnieniach Niantic naprawdę zaczął gorzej pracować. I tak, te zwolnienia również dotyczyły pracowników Pokémon Go. Zobaczcie, usunęli feature z showcase'ami. Tutaj coś nie wiadomo, czy nie robią błędów w infografikach, potem je usuwają. Nam twórcom też już nie dają wcześniej informacji, bo nie ma komu po prostu tego robić. Nie ma pracownika, który się tym wcześniej zajmował, bo został zwolniony. Nie żebym tutaj narzekał, bo ja sobie zawsze poradzę też. Mam Twittera, mogę te informacje znaleźć i dla was przygotować, ale no tak to po prostu w tym momencie w Nianticu wygląda. Także jeśli coś tu się okaże na przykład inaczej, typu, że na przykład ten Snorlax nie może być shiny, no to nie strzelajcie, słuchajcie, do posła. Don't shoot the messenger. Ja tylko wam przekazuję, co Niantic podał. Jak Niantic potem powie, o sorry, pomyliliśmy się, bo zwolniliśmy 230 pracowników i sami nie wiemy, co mówimy, no to już jest wina Nianticu, nie moja. I to wszystko łączy się z aplikacją Pokémon Sleep. Co robi Pokémon Sleep? Pokémon Sleep mierzy twój sen. Najpierw sobie przeczytajmy artykuł z GoHuba o Pokémon Go Plus Plusie. W ogóle co to jest? Czemu ja mam to kupić? Czemu niby miałbym wydać 270-80 zł na takie akcesorium, które według tutaj reklam ma mierzyć mi sen? Po co mi to w ogóle? No to słuchaj, zaraz się dowiesz czemu. Słuchajcie, Pokémon Go Plus Plus wychodzi do sprzedaży w Ameryce 14 lipca, w Europie 21 lipca. Wygląda jak to takie kółko do hokeja. Jak się nazywa to takie kółko? Krążek do hokeja? Widać, że brakowało im słów już w artykule. Mi powiedział do redaktora, weź napisz chociaż na 500 słów artykuł. No to tam, kurczę, gościu zaczął się rozpisywać tutaj redaktor, że jest w kształcie krążka od hokeja. Bla, bla, bla. I w czym to jest lepsze od Pokémon Go Plusa starego dobrego albo Pokéball Plusa starego dobrego? No Pokéball Plus był w tym lepszy od Pokémon Go Plusa, że kręcił sam pokestopami bez klikania. Natomiast słuchajcie, Pokémon Go Plus Plus będzie najlepszy i będzie po prostu wymiatał, bo widzimy tutaj menu, jak to będzie wyglądało. Wybierasz sobie pokebole, które mi ma rzucać. No kurczę, jak ja bym mógł wybierać ultrabole, to bym sobie inaczej życie ułożył. Przecież to jest świetne. Ja już od jakiegoś czasu oszczędzam te ultrabole, mam już chyba z 500 odłożonych. Właśnie na przykład na GoFest, gdzie jak będę miał spotkania z ludźmi czy coś, to nie będę się musiał stresować, że w tym czasie nie łapię pokemonów, tylko odpalę sobie Pokémon Go Plus Plusa i ultrabolami mi się będą łapać pokemony. Czemu to jest takie ważne? Średnio jak rzucasz pokebolem przy pomocy automatycznego łapacza, no to tak połowa pokemonów ci ucieknie, nawet ponad połowa. Ale jeśli będziesz rzucał Great Ballem lub Ultra Ballem, ten łapacz automatyczny, no to procentowo ta szansa na złapanie rośnie, tak? To będzie pewnie bliżej 80-90% catch rate'u. Będąc w miejscu takim jak GoFest Londyn, gdzie jest pełno shiny, to jest po prostu coś świetnego. Automatycznie kręci pokestopami, automatycznie rzuca, ale tylko zwykłe pokebole. Także tutaj no, jest to o krok dalej niż było. Nie trzeba będzie naciskać, żeby rzucał. Czyli w tym momencie wszystkie urządzenia nieoficjalne, typu, nie podam ich nazw, bo mam zakaz przez Niantic, ale wiecie, o jakie chodzi, przestają mieć sens, bo one właśnie tym się różniły od tych oficjalnych urządzeń, że nie musisz nic klikać, same ci się łapią pokemony, same ci się kręcą pokestopy. Oficjalne urządzenie od Nintendo również będzie to robić, ale jeśli jest w trybie automatycznego łapania, że nic nie klikasz, same się poczki łapią, same się kręcą pokestopy, to wtedy używa tylko zwykłych pokeboli. Jak chcesz używać Great Balli, Ultra Balli, to jednak musisz paluchem tam kliknąć, jak się pojawi poczek, co nie jest jakimś dużym problemem, można to mieć w kieszeni, gdzieś tam sobie klikać. Także i tak jest to mega, mega wygodne. Możesz włączyć te efekty dźwiękowe Pikachu, ja bym to wyłączył, bo będzie przypał, gdzieś tam jesteś, nie wiem, w poczekaniu u lekarza, zapomniałeś tam wyłączyć głosu Pikachu i Pikachu mówi Pika, Pikachu! I tam wszyscy patrzą na ciebie jak na skończonego głupeczka. No cóż, no i automatyczne łączenie z powrotem to też jest feature,
który był w niektórych takich nieoficjalnych łapaczach, no i teraz również będzie w oficjalnym urządzeniu. Także w tym momencie Nintendo zarżnęło całą konkurencję, można powiedzieć, nieoficjalnych łapaczy, bo to będzie lepsze niż nieoficjalne łapacze i tańsze, i oficjalne. Ja to kupuję, Niantic miał mi to wysłać za darmo, ale patrząc na to, że już nie ma tych pracowników, którzy by mi to wysłali, to pewnie i tak sobie muszę sam kupić, więc ja to kupuję. Mi tych 200, tam 70-80 zł nie szkoda. Jak tobie szkoda, no to się zastanów oczywiście, ale ja osobiście też będę robił test tego urządzenia, jak tylko trafi w moje ręce, więc jak jeszcze się wstrzymujesz z decyzją, no to się wstrzymaj, a jak nie, no to zostawiam też te linki w opisie, tak jak mówiłem. Ale jaki to ma związek z Pokémon Sleep i z tym śpiącym Snorlaxem? Ano taki, że również to urządzenie mierzy twoje parametry snu. Na pewno mieliście do czynienia z zegarkami typu smartwatche, aplikacje w telefonie, które tam nagrywają cię mikrofonem, czy chrapiesz, czy nie chrapiesz. Druga funkcjonalność to jest właśnie kładziesz Pokémon Go Plus Plusa koło swojej poduszki. W momencie, jak połączysz Pokémon Go Plus Plusa z Pokémon Sleep, Pokémon Sleep to w ogóle będzie osobna aplikacja, to wtedy dostajesz w tej grze specjalnego Pikachu ze szlafmycą. Natomiast jak połączysz Pokémon Go Plus Plusa z Pokémon Go, to wtedy w Pokémon Go dostajesz Snorlaxa ze szlafmycą. W sensie z Questa od profesora Willowa. No i tak wygląda ekran Pokémon Sleep. No i słuchajcie, jeśli połączymy Pokémon Sleep z Pokémon Go, no to dostaniemy różne nagrody. Stardust, naklejki i serduszko dla swojego buddy Pokémona. W sensie jeden postęp do buddy, wiecie o co chodzi. W sumie 10 tysięcy dustu to jest całkiem sporo, nie? 10 tysięcy dustu za po prostu spanie? No, także mam już nadzieję, że rozumiecie o co chodzi z tym eventem spania. Jak dostać Pokémona, jakim jest Snorlax w szlafmycy, że to nic, jeśli później wam przyjdzie to urządzenie i tak będziecie mogli zdobyć tego Snorlaxa, że moim zdaniem warto kupić tego Pokémon Go Plus Plusa. No i tyle. Także zostawcie łapeczkę, widzimy się niedługo w kolejnych filmach.